Dzień dobry, smacznej kawusi, niech wiadomo co, gdzie i kogo zdusi. Dzisiaj spacerowym krokiem po centrum Gdyni z samego rana. Tutaj obecnie hotel Merkury, kiedyś hotel Gdynia, ikona Gdyni. Ach, wczoraj bardzo zgrzeszyłem wieczorem w meksykańskiej w Sopocie. Tak się nażarłem, że aż 2 kg przytyłem na wadze. No ale za to cały weekend robię sobie bez żarcia, autentycznie. Sobota i niedziela bez jedzenia, tylko będę przyjmował płyny, no bo obżarstwo wychodzi mi bokiem i muszę sobie pofolgować. Akurat tak się stało przedwczoraj i wczoraj, że jak używam klimatyzacji w samochodzie, to zaraz jestem przeziębiony, źle się czuję, kurwa, i po prostu wrażliwy jestem na klimatyzację. I jeżdżę z otwartymi szybami w samochodzie. No i tak się stało, że akurat trochę mnie przewiało i mnie napierdalają plecy. Mam przewiane plecy, no i tak czuję się lekko pokracznie. Ale to nic, przez weekend mi to na pewno przejdzie. Dzisiaj mamy akurat tak dobrze, że mamy temperaturę około 15, może 17 stopni. Będzie padać, niebo zachmurzone. Także najważniejsze, że nie będzie upałów. Przede mną 48 godzin bez jedzenia. Co to jest 48 godzin bez żarcia dla byłego żołnierza z plutonu do zadań specjalnych? To jest nic, to jest pestka. Także poradzę sobie z tym zdecydowanie. No i generalnie Gdynia, przepiękne miasto. Gdynia jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Nawet wygrała kiedyś plebiscyt, bodajże 2 czy 3 razy na najpiękniejsze miasto. Ale co zauważyłem? W Gdyni bardzo dużo buduje się jakichś nowych parków, jakichś nowych budynków. Co za tym idzie, powinno tak samo budować się coraz więcej parkingów. Ale niestety nie robią tego, co jest bardzo wielkim utrudnieniem. I Gdynia jako jedyne miasto w Polsce kasuje za parkowanie auta zarówno w sobotę i w niedzielę. Tu w Warszawie, jak parkujesz samochód, obojętnie gdzie, nawet w centrum, na Emilii-Plater, no to w weekendy się nie płaci. Tutaj Sea Towers, nasza wizytówka miasta nad samą wodą. Kiedyś najwyższy apartamentowiec w Polsce. Tędy dochodzimy na plażę. I tak tutaj właśnie w Gdyni wygląda z samego rana w sobotę. Dzisiaj będzie leniwy dzień, coś czuję. Przez te moje rozbolałe plecy na trening nie idę, zarówno dzisiaj, ani jutro. Dopiero zaczynam od poniedziałku. Zaczynam. Nie zaczynam, bo jestem w treningu cały czas, tylko nie mogę akurat siebie dojeżdżać teraz, bo przewiało mnie troszeczkę. Okej, ja sobie idę teraz spacerkiem do plaży, a Wam życzę wspaniałego, zajebistego weekendu i do usłyszenia, do zobaczenia.